Ponad 500 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przebywa obecnie w Obrzychu i rozpoczęło naukę w naszych szkołach. Miasto zorganizowało dla nich specjalne klasy przygotowawcze, a jednej z placówek skupiających kilka takich klas, firma Faurecja, podarowała wyprawki szkolne. Z danych Urzędu Miejskiego w Obrzychu wynika, że około 550 dzieci uchodźców zapisało się do wobrzyskich szkół i przedszkoli. Osobom ze słabą znajomością języka polskiego zorganizowano specjalne klasy przygotowawcze. Docelowo powstaną we wszystkich szkołach, które zgłaszają takie zapotrzebowanie. Dzieci przybywa w sposób skokowy, bardzo szybko. Dzisiaj witamy nowych 65 uczniów, ale już mamy w kilku szkołach kolejne osoby zapisane, które wypełniają nam kolejne oddziały i będziemy musieli się zastanowić właśnie nad stworzeniem takiego oddziału. W liceum ogólnokształcącym numer 4, tam nauka ruszy od 25 kwietnia dla uczniów szkół średnich i tutaj już wiemy po wczorajszych rozmowach z panią dyrektor i ogromnym zainteresowaniem rodziców, że najprawdopodobniej jeszcze jedną klasę będziemy przygotowywać, aby stworzyć kolejny oddział dla uczniów klas 1-3. To ogromne wyzwanie, ale dajemy sobie organizacyjnie radę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 5 zabrakło miejsca do prowadzenia klas przygotowawczych, dlatego miasto szybko zaadoptowało budynek dawnego przedszkola przy ulicy Wyzwolenia, gdzie pomieści się ponad 60 uczniów. Dzisiaj pokazujemy miejsce stworzone czy przystosowane do nauki w tak zwanych oddziałach przygotowawczych dla 65 dzieci z klas od 1-3 aż do 7-8 uchodźców, którzy mieszkają w Śródmieściu. Naukę prowadzić będą nauczyciele z Ukrainy i wychowawcy z Ukrainy. Dzieciaki i młodzież z tej placówki otrzymały prezenty od firmy Faurecja w postaci plecaków, maskotek, zeszytów i słodyczy. Liczymy na to, że te nasze drobne podarki przygotowane dla uczniów sprawią im chociaż tak delikatnie troszeczkę więcej radości niż niestety zaznali u siebie w kraju. Jak widać, tutaj też pomagamy wspólnie z panem prezydentem, jak i z panią prezydent w chociaż spełnieniu delikatnych marzeń tych dzieci. Wydatki na prowadzenie oddziałów przygotowawczych na ten moment pokrywa miasto, ale zdaniem prezydenta Romana Szałemeja koszty te mają zostać zwrócone przez Skarb Państwa w postaci dodatkowej subwencji oświatowej.